Witam jeszcze raz serdecznie. Nazywam się Mariusz Duczmański. Spotkaliśmy się dzisiaj na dzisiejszym webinarze, aby utrwalać sobie myśli lub też zapraszać nowych partnerów, osoby zainteresowane programem partnerskim Skyward Community. Wiemy, że możliwości we firmie są zarówno takie, gdzie możemy zarabiać bardzo fajnie, dobre pieniądze w programie partnerskim, ale również tutaj w tym wypadku, ponieważ mówimy o wyjątkowej technologii, jaką jest kolej strunowa, ta technologia, możemy stać się udziałowcami, tak naprawdę z pierwszej ręki udziały, zanim w ogóle zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego, ale oczywiście o tym nieco dalej. 2-3 zdania między innymi o sobie. Momencik, to się czasem coś zacina. Jeśli chodzi o moją osobę, to od wielu lat zajmuję się finansami. Tak mniej więcej, tak naprawdę 23 lata związany jestem ogólnie z finansami, zarówno z bankowością, jak i z ubezpieczeniami, z funduszami inwestycyjnymi, a później przez wiele lat różne programy internetowe, te poważniejsze, mniej poważne i nabywałem po prostu doświadczenia. 2016 rok to był ten wyjątkowy rok, z którym miałem możliwość spotkać się z firmą Skyward Community. I to jest ciekawe, ponieważ jako jeden z, myślę, że z wielu partnerów, miałem możliwość obserwować firmę, jak rozwija się od samego tak naprawdę początku, od momentu, kiedy tak naprawdę wbijano pierwszy szpadel koło Mińsku, tam gdzie budowano pierwszy ekotechnopark, czyli tak zwany, powiedzmy w cudzysłowie, poligon doświadczalny, gdzie technologia przekładana jest z papieru, z dokumentów w realny świat. To wszystko musiało być testowane, musiała zostać stworzona infrastruktura, czyli nawierzchnia torowa wybudowana, przynajmniej na takie warunki, jakie jest potrzebne do certyfikacji, do tego, żeby uzyskać odpowiednie zezwolenia. Wszystko odpowiednio sprawdzić, certyfikować początkowo właśnie na tym ekotechnoparku, ale później firma, jak wiemy, rozwijając się, wchodzi na rynki światowe, również całe to centrum innowacji w tej chwili tworzone jest koło Dubaju, w Szarży i tam będą też bardzo ważne testy wkrótce na tych dwóch torach, 2,5-kilometrowych, których nie udało się wybudować Marina Horce, z tego względu, że no, długość jak gdyby tej działki, która tam jest, po prostu jest nieodpowiednia do tego, żeby taki faktycznie odpowiedni tor testowy wybudować. Tutaj na terenie Szarży ta działka jest naprawdę wystarczająca, żeby wybudować przynajmniej te tory, które są potrzebne do pełnej szybkości rozwinięcia 150 km na godzinę tego taboru miejskiego, no i między innymi 120 km tabor towarowy, czyli kontenery nie tylko, więc to wszystko w tej chwili się dzieje. Jesteśmy na początku roku 2023 i myślę, że dużo, dużo więcej wydarzeń takich, na które my osobiście czekamy jako inwestorzy, ale również partnerzy, którzy biorą udział w duplikacji, w tym roku zapewne ujrzymy na własne oczy. Tutaj jeszcze taka dwa zdania. Mieliśmy możliwość tak naprawdę w 2019, czyli już właściwie czwarty rok leci. Czas naprawdę bardzo szybko biegnie. Brać udział w bardzo ciekawym szkoleniu dotyczącym coachingu. I między innymi tutaj widzę osobę obecną na dzisiejszym webinarze, która też brała udział w tym szkoleniu, więc pewnie Grzegorz dużo mógłby powiedzieć na temat doznań, przeżyć związanych właśnie z samym wyjazdem zarówno do Dubaju, tam szkolenia, a później jako pierwsza zorganizowana wycieczka w Szarży. Mieliśmy możliwość stanąć własnymi nogami tam właśnie na tej ziemi, wysłuchać wywiadu pana Anatolija Jędrickiego,
pewnych ważnych informacji, które się gdzieś tam wtedy kroiły. Zanim przejdę do samego programu partnerskiego, nieraz ludzie się pytają o różnego rodzaju kontrakty, pytają się o te umowy komercyjne i tak dalej. Dzisiaj też jakieś tam pytanie padło dziś na czacie. Pamiętajmy, że umów, które firma podpisuje, to są umowy, które są tak zwane wstępne porozumienia, memorandia różnego rodzaju, kontrakty i ostatecznie podpisuje się zazwyczaj już taki dopięty na ostatni guzik kontrakt, umowę komercyjną, budowy komercyjnej, która jest gotowa do realizacji. Czasami zanim przejdzie od tego pierwszego, od pierwszych rozmów do ostatniego podpisania kontraktu, dokumentów, mija rok, dwa lata. Mówimy tutaj często o wielomiliardowych kontraktach, dlatego też tego typu rzeczy przygotowuje się falowo w pewnym okresie czasu. To, co już firma podpisała, jest tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i również w tym roku spora część tych porozumień, umów zostanie również przekształcona już ostatecznie w kontrakty komercyjne. Informacje na temat samych budów, rozpoczęcia budów, gdzie one są zlokalizowane, pewnie usłyszymy w dużo późniejszym okresie, z tego względu, że drodzy partnerzy i Państwo musicie zrozumieć, że firma nasza jest obarczona bardzo poważnymi umowami. Są to klauzule o poufności, które w żaden sposób nie pozwalają na ujawnienie pewnych informacji do czasu, kiedy po prostu tak naprawdę nie uzyskamy zielonego światła od inwestora strategicznego, który po prostu da zielone światło na opublikowanie jakichkolwiek treści związanych z jakimś projektem komercyjnym. One w momencie, kiedy będą budowane już pewnie fizycznie i to się będzie działo na naszych oczach, to prędzej czy później pewne informacje wyciekną do prasy, do dziennikarzy i pewne rzeczy będą się pokazywać niezależnie od nas. Natomiast firma nie ma prawa przekazywać pewnych informacji, które są naprawdę zachowywane w pewnej tajemnicy, w dobrym interesie naszym, ale zapewne również tych inwestorów, którzy są pierwszymi jak gdyby w kolejce po to, żeby realizować te projekty. Przechodząc do programu partnerskiego, pamiętajmy, że bierzemy udział naprawdę w czymś wyjątkowym. Plan marketingowy dla programu partnerskiego Skyward Community to jest jedna sprawa. Mamy tutaj możliwość zarabiania jak gdyby w takich 7, powiedzmy, awansach, coraz wyższe bonusy i jakieś tam dodatkowe bonusy za uzyskanie pewnych pozycji. Natomiast biorąc pod uwagę to, w jakiej firmie jesteśmy, to coraz częściej w tym roku będzie się mówiło dużo więcej niż w zeszłym roku. Będzie mówiło się o globalnym szkoleniu. W firmie tak naprawdę naszej Skyward Community znajdzie pracę, jak to w jednym z ostatnich newsów podano, w najbliższych latach, kilkunastu latach, to mogą być naprawdę miliony, jeśli nie więcej, ludzi, którzy znajdą pracę. Padło takie zdanie w jednym z newsów, pewnie tutaj na koniec gdzieś będę miał, że niewykluczone, że będzie to nawet 10% populacji całego świata, jeśli chodzi o znalezienie zatrudnienia, stałego zatrudnienia w różnego rodzaju gałęziach, branżach rozwijającego się projektu na naszych oczach, który rozwija się od czegoś bardzo malutkiego do czegoś potężnego, który będzie rósł globalnie i kapitalizacja spółki będzie, początkowo będzie to załóżmy 100 miliardów, później będzie 500 miliardów, pierwszy bilion i tak dalej. Koncentrując się teraz właśnie na tym najważniejszym, czyli przechodząc do programu partnerskiego, to co możemy też dzisiaj zrobić i fajnie gdzieś tam zarobić dodatkowe pieniądze, to w momencie, kiedy ktoś Państwa, ktoś nas zaprosi do firmy Skyward Community, to osoba, która nas zaprasza, udostępnia nam link referencyjny tak zwany do otwarcia biura online, w którym mamy właściwie wszystko potrzebne do pracy.
od narzędzi dla partnerów, czyli różnych linków referencyjnych, stron, filmików, różnych narzędzi, które są potrzebne do duplikacji, żeby dalej przekazywać informację pełną, do naszych inwestycji, gdzie mamy informacje o naszych umowach, które zawarliśmy, które kontrakta, które podpisaliśmy i kupiliśmy, sfinansowaliśmy, dokumenty firmy, bardzo szczegółowe, dokumenty nasze, czyli między innymi nasze umowy, tak zwane umowy pożyczek konwertowanych, które jak gdyby są dwustronne między nami a firmą, korporacją i na jakich warunkach tak naprawdę my użyczamy pieniądze firmie, to wszystko jest w tym kontrakcie. Czy nie ma tutaj jak gdyby żadnych tajemnic, dosłownie kilka zdań na ten temat też podczas tej konferencji, podczas tego webinaru. Mamy dokumenty, mamy bankowość, czyli wszystkie sprawy związane z bankowością, przelewy wewnętrzne między partnerami, jest to bardzo wygodne, ale mamy również możliwość zasilenia naszych kont, mamy pełną historię, mamy możliwość wypłat w różnych formach, między innymi różnego rodzaju portfele, kryptowaluty, które coraz bardziej są popularne. Zakładka wydarzenia, która zwraca uwagę na różnego rodzaju, między innymi wydarzenia takie jak to, czyli webinary online, ale też wydarzenia offline, czyli te takie różnego rodzaju wyjazdowe konferencje lokalne w różnych miastach, państwach całego świata. No i ustawienia, to co związane jest z naszym kontem, z zabezpieczeniami, z danymi naszymi osobowymi, z weryfikacją naszych kont. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy się zarejestrujemy we firmie, otrzymamy takiego linka, to musimy zrobić dwie ważne sprawy. Tak naprawdę osoba, która nam daje linka, pamiętajmy, żeby to była na tyle kompetentna zawsze osoba, która zaprasza nas do firmy i my decydujemy się na rejestrację, żeby po pierwsze pomogła nam tak naprawdę przejść tą ścieżkę, później tak naprawdę przekazywała nam informacje, jeśli takie potrzebujemy, w dalszym rozwoju. Żeby tak zwane słowo, którego często używamy w stosunku do osoby, która nas zaprasza, czyli podaje nam swojego linka, tak zwany sponsor, była osoba kompetentna. Nie tylko ta, która gdzieś tam po prostu przekazała nam linka i nic na ten temat nie wie. Ważna na samym początku weryfikacji jest weryfikacja naszego numeru telefonu, który jest bardzo mocno ściśle związany z naszym kontem i weryfikacja dokumentów. Najczęściej to będzie dowód osobisty i drugi dokument tożsamości, ale potwierdzający nasze miejsce zamieszkania. Czyli może to nie będzie najczęściej jakaś legitymacja, czy prawo jazdy, czy jeszcze cokolwiek innego. Najczęściej pewnie to będzie jakiś dokument, wyciąg z konta, jakaś faktura za media, lub ewentualnie może to być zaświadczenie z urzędu gminy, miasta o tym, pod jakim adresem obecnie mieszkamy. I to, jak powiedziałem, najczęściej będzie to faktura za jakieś media, prąd, gaz, wodę, telefon lub wyciąg z konta. Musi być ten adres, pod którym obecnie mieszkamy. I to konto wtedy, w momencie kiedy zarzucimy te dokumenty w odpowiednim miejscu, ono najczęściej weryfikowane jest w ciągu dosłownie jednej doby w ciągu tygodnia, czyli w dni robocze w ciągu jednej doby to konto zazwyczaj jest weryfikowane. Tutaj widzimy na tej stronce, na tym slajdzie między innymi to, co dostajemy w narzędziach. W momencie, kiedy zatwierdzimy tak zwany regulamin programu partnerskiego, bo to również też musimy zrobić po rejestracji we firmie, dostajemy te narzędzia. Dostajemy między innymi linki polecające, ale także na przykład linki do stron docelowych. Są to naprawdę wyśmienite, wspaniałe, uważam, narzędzia do pracy, które pozwalają nam przekazywać właściwe informacje dotyczące samej inwestycji i dotyczące możliwości, za jakimi kryje się cała technologia związana z koleją transportem strunowym. Przechodząc do samego programu partnerskiego, postaram się to omówić naprawdę bardzo szybko. Mamy, tak jak powiedziałem, 7 poziomów. Partner, konsultant, lider, master, ekspert, top ekspert i scale expert. Pierwsze 3 tak naprawdę poziomy nie wymagają kwalifikacji osób trzecich, więc zapewniam, że zazwyczaj się awansuje na te pierwsze 3 poziomy, przechodzi się właściwie aż łącznie do lidera. Można to zrobić dosłownie w ciągu paru dni.
I teraz tak, jeśli chodzi o samego partnera, to jest osoba, która po prostu się zarejestrowała i ma możliwości zarabiania już we firmie, pomimo tego, że być może jeszcze sama nie dokonała żadnej inwestycji we firmie. To jest bardzo fajne, ponieważ mamy narzędzie do pracy, bezpłatne narzędzie do pracy, do tego, żeby poprzez duplikację na wyjątkowej technologii, sprawdzonej, która przetrwała naprawdę ostatnie dwa ciężkie lata, gdzie dużo większych firm od naszej nie przetrwało. My nadal się rozwijamy i będziemy się rozwijać. I są konkretne plany na najbliższe lata, jeśli chodzi właśnie o ten rozwój. Mamy po prostu możliwość proponowania bardzo intratnych inwestycji, pewnych inwestycji związanych właśnie z transportem, który docelowo będzie bardzo rozpoznawalny w najbliższych latach. Mamy możliwość zarobienia 15% z pierwszego poziomu, czyli zakładając, że osoba, którą zaprosimy, zainwestuje środki w wysokości $1000, my otrzymujemy natychmiast $150 na swoje konto bonusowe i możemy zrobić z tym, co chcemy. Albo wykorzystać na przykład zakup jakiegoś pakietu, albo na wypłatę na swoje dowolne cele. Kolejny poziom to jest konsultant. Konsultant to jest osoba, która przynajmniej $100 zainwestowała i zaprosiła, jak widzimy, dwie osoby, które zrobiły to samo. W momencie, kiedy mamy $300 na pierwszym poziomie, te dwie osoby plus my, uzyskujemy status konsultanta. Jeśli chodzi o status lidera, tutaj mamy ten minimalny wymóg. Musimy mieć trzy osoby zaproszone, które zainwestowały minimum $200. My sami musimy mieć w tym momencie zainwestowane $200, ale łączna suma inwestycji na pierwszym poziomie musi już wynosić minimum $2000 i wtedy uzyskujemy status lidera. Jak widzimy, z każdym statusem, czym jesteśmy dalej, mamy, jak gdyby uzyskujemy większą głębokość w strukturze. Czyli oprócz tego, że zarabiamy bezpośrednio od zaproszonych osób, to również zarabiamy również bonusy na osobach zaproszonych przez naszych partnerów, później drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty poziom. W wypadku lidera jest to 6 poziomów, na których otrzymujemy bonusy. To były pierwsze 3 tak naprawdę, powiedzmy, takie awanse, gdzie nie wymagana jest kwalifikacja osób trzecich. Natomiast w wypadku mastera potrzebna już jest kwalifikacja osób trzecich, czyli warunek do uzyskania tego statusu, jakim się nazywa master, musimy mieć minimum 3 bezpośrednio zaproszonych liderów, czyli osoby, które uzyskały taki status, czyli po prostu muszą również też budować teamy. Czyli zauważamy, że tak naprawdę cała nasza organizacja będzie składać się z 2 rodzajów partnerów, inwestorów. Będą inwestorzy, którzy tylko przyjdą do nas po to, żeby kupić udziały spółki i na tym się to zakończy, ale będą też partnerzy, którzy kupią udziały, ale również będą widzieć w programie partnerskim możliwość rozwoju dodatkowych środków, przynajmniej na ten moment. I to dla wielu są to znaczące dodatkowe pieniądze po prostu na życie. Jeśli chodzi o mastera, to minimalny wymóg własnej inwestycji, i to liczone historycznie, jest to $1000 zaledwie. Musimy mieć 3 partnerów o statusie, jak widzimy, lidera. W tym wypadku tych 3 liderów musi być bezpośrednio zaproszonych z naszego linku. To jest ten wymóg drugi, nasze $1000 inwestycja osobista. No i widzimy, że grupa łącznie z naszą inwestycją, grupa z pierwszej linii, musi wynosić $5000. W momencie, kiedy spełniamy te 3 warunki, uzyskujemy status mastera. Zauważmy, że master w odróżnieniu do lidera sięga o mniej więcej 50% więcej głębokości niż lider, bo tam lider sięga do 6 poziomów, master uzyskuje status do 9 poziomu w głąb. W kolejnym statusie
jest naprawdę wyjątkowa przepaść, jeśli chodzi o głębokość, bo zobaczmy, master sięga do 9 poziomu, natomiast awansując na status ekspert, co się dzieje? Z 9 poziomu awansujemy na możliwość sięgnięcia po bonusy do 20 poziomu. Tu jest naprawdę warta świeczki wysiłek, żeby, jeśli mamy rozbudowaną strukturę już przynajmniej do tego momentu, to żeby faktycznie uzyskiwać te bonusy, żeby one nam nie przepadały, bo załóżmy nie mamy odpowiedniego statusu, mamy osoby wprawdzie w strukturze na załóżmy 7, 8, 9, 30 czy 15 poziomie, ale nie uzyskujemy bonusów z tego tytułu, ponieważ nie sięgamy, będąc na przykład masterami. Przy ekspercie sięgamy już do naprawdę dużej głębokości 20 poziomów. I teraz mamy eksperta. Ekspert musi, żeby uzyskać taki status, musi mieć samą własną inwestycję osobistą historycznie, liczoną $5000. Kolejno, jeśli chodzi o strukturę z pierwszego poziomu, widzimy, że musi to być minimum 10 tysięcy, więc jeśli my mamy 5 tysięcy, to nasza struktura z pierwszego poziomu musi mieć minimum 5 tysięcy, łącznie 10 tysięcy. Daje nam to kwalifikacje plus 3 masterów. Różnica jest taka między masterem a ekspertem, że w wypadku potrzebnych kwalifikacji nam osób trzecich, w wypadku eksperta, masterów możemy mieć 2 na pierwszym poziomie, natomiast dopuszczalne jest, by ten trzeci, który nam da kwalifikacje, był na przykład na głębszym poziomie, na 2., 3., 4, ale w niezależnej nodze, czyli w innej nodze niż tych 2, których już nam daje kwalifikacje, tak jak pokazane jest tutaj na tej ilustracji. Czyli mamy 3 masterów, 10 tysięcy pierwsza linia, 5 tysięcy własna osobista inwestycja i mamy status ekspert. I zobaczmy jeszcze kolejny status, przedostatni. Przedostatni status to jest top ekspert. Tutaj się troszeczkę zmienia, oczywiście pozytywnie. Po pierwsze, ta kwalifikacja osobista to jest $10000. Zapewniam, że to $10000 to jest niewiele na tym etapie. Również struktura na pierwszym poziomie, czyli ta pierwsza linia musi mieć z naszą inwestycją osiągnąć $30000 i również kwalifikacje osób trzecich potrzebujemy 3 osoby z poziomem eksperta. I tak jak było w wypadku mastera, tak tutaj jest w wypadku top eksperta, potrzebujemy 2 bezpośrednio zaproszonych partnerów, którzy uzyskali status eksperta, ale trzeci może być oczywiście na pierwszym poziomie, to jest jak najbardziej wskazane, ale również daną kwalifikację taki partner, który jest w niezależnej nodze, głębiej gdzieś w strukturze. Czyli niezaproszony bezpośrednio przez nas, na przykład jest to tutaj jak w tym wypadku pokazane, osoba w trzecim poziomie przez partnera, którego my zaprosiliśmy. Więc to jest to. I teraz zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Czyli tak, 30 tysięcy, struktura łącznie z naszą inwestycją, my 10 tysięcy, 3 ekspertów i mamy status top eksperta. Natomiast co się zmienia w wypadku top eksperta? To jest najważniejsze. Uzyskujemy maksymalną głębokość, jeśli chodzi o program partnerski, czyli top ekspert uzyskuje maksymalną głębokość z 24 poziomów. To jest jedna rzecz bardzo ważna. I druga rzecz, o którą warto zabiegać, to obrót całej struktury w danym miesiącu. Jeśli w danym miesiącu obrót naszej struktury wynosił na przykład $20000, to my otrzymujemy od firmy dodatkowo na nasze konto bonusowe $1500. Czyli niezależnie od tego, ile dostaniemy z 24 poziomów, dodatkowo otrzymujemy ekstra na konto nasze bonusowe $1500. Uważam, że to jest naprawdę fajny, przyzwoity zaszczyk gotówki przy dzisiejszym kursie nawet dolara. To jest jakieś 6-7 tysięcy złotych, więc całkiem fajny sposób na to, żeby
no, po prostu finansowo sobie dobrze radzić. I zobaczmy jeszcze ostatni status. Status Sky Experta. Do tej pory status Sky Experta w ogóle na świecie w strukturze firmy uzyskało, ile pamiętam, 4 osoby. No, ale to nie są jacyś nadludzie, po prostu te osoby naprawdę pracują. To jest dla nich pełnoetatowy zawód i dzięki temu zarabiają naprawdę bardzo dobre pieniądze. Oprócz tego, że Sky Expert uzyskuje sobie te 2000 bonusu z obrotu struktury miesięczne, to uzyskuje z całej organizacji 24 poziomów bonusy. W wielu wypadkach naprawdę, jeśli to jest struktura, organizacja, która naprawdę jest żywa, która jest zaangażowana w pracę w firmie, to mogą to być kwoty sięgające kilkudziesięciu tysięcy dolarów. I o takich osobach ja po prostu osobiście słyszałem i niektóre osoby takie znam. Więc to są naprawdę fajne, spore pieniądze, biorąc pod uwagę, że jest to narzędzie gotowe do pracy od momentu rejestracji. Możemy po prostu zarabiać coraz większe pieniądze, jak się angażujemy. Zobaczcie, jesteśmy we firmie, ja osobiście jestem we firmie, gdzie w marcu minie mi 7 lat. To jest naprawdę spory odcinek czasu i dużo się wydarzyło przez ten okres, ale powiedzcie mi osobiście, jeśli ktoś zna, czy ile znacie osobiście firm, w których już byliście, jesteście dłużej niż właśnie 6-7 lat. Jeśli ktoś w takiej firmie jest dłużej 6-7 lat, to niech napisze na czacie. To są, wiesz, ja nie mówię, że takich firm oczywiście nie ma, bo na pewno są, natomiast to pokazuje, że firma nasza jest godna zaufania. Przetrwała naprawdę niewiele, znaczy nie mało. Wiele osób naprawdę fajnie zarobiło przez ten okres 5-6 lat, czy nawet 7 lat we firmie. Wiele osób ma niezły naprawdę pakiet udziałów, który jestem przekonany, że ustawię ich na całe życie w momencie, kiedy firma zacznie to wprowadzać do obrotu giełdowego, a tak się stanie prędzej czy później, jak będzie to wszystko ustawione tak, jak należy. Więc warto poświęcać czas firmie i związać się mocno z firmą, która w żaden sposób nas nie zawstydzi, nie skompromituje kolejny raz, że po prostu była sobie firma, z dnia na dzień po prostu znikła, zbankrutowała, albo zwinęli się z naszymi pieniędzmi. Firma, która już tyle lat i nigdy nie miała zadyszki i nigdy nie było sytuacji, które, no, słuchajcie, poczekajcie, wypłacimy wam za miesiąc pieniądze. Nigdy takiej sytuacji nie było. Pełna płynność, pełna przejrzystość. Każdy dostał to, na co zarobił. Skyward tutaj w tym wypadku, Sky Expert, przepraszam, wymóg, aby uzyskać ten status, tak jak powiedziałem, 4 osoby na razie w firmie. Oczywiście to stoi otworem przed każdym z nas. 4 osoby, 20 tysięcy własna inwestycja, 90 tysięcy struktura z pierwszego poziomu łącznie z naszą inwestycją i 4 w tym wypadku, 4 partnerów o statusie top ekspert. 2 bezpośrednich i 2 w głębiej w linii. 24 poziomy programie partnerskim, 2000 co miesiąc z obrotu w naszej strukturze w danym miesiącu kalendarzowym. Naprawdę warto to robić na ten moment. Tutaj mamy możliwość, ten slajd pokazuje, że mamy możliwość jako partnerzy zawsze zarobić dodatkowe 3% w danym miesiącu z bonusu, pod warunkiem, że tych płatności w naszej linii pierwszej mamy więcej niż 5, 10 lub 20. W wypadku 20 płatności, czy to ratalnej, czy jednorazowej, mamy wtedy właśnie 3% dodatkowo do 15 naszych standardowych procentów. Od każdej takiej płatności uzyskamy 18%, ponieważ firma nam to wszystko wyrówna. Wiem, jak to działa, ponieważ też już wielokrotnie sam osobiście miałem takie
obroty tych rzędów, tych płatności z pierwszej linii, więc faktycznie te wyrównania zawsze były do tych 18%. Zasady programu partnerskiego, one są bardzo proste. Minimalna kwota inwestycji $50, na którą myślę, że każdy sobie może dzisiaj pozwolić. Kwota minimalna wypłaty $30. Oczywiście w zależności, czy to są portfele elektroniczne, czy to są kryptowaluty, czy jakieś karty, czy jeszcze inne formy płatności, to ta kwota ona się delikatnie może różnić góra-dół. Ale ogólnie $30 to jest minimalna, gdzie możemy wyprowadzić na zewnątrz środki zarobione w programie partnerskim. 24 poziomy programu partnerskiego, które warto podkreślić, i ilość osób, które możemy zaprosić do firmy, nikt nam tutaj w ten sposób nie ograniczy tej możliwości. Dodatkowe, powiedzmy, takie dodatki do uzyskanych tych poziomów, które uzyskujemy. Mistrz otrzymuje długopis, ekspert otrzymuje już w gotówce $500 na konto bonusowe, top ekspert otrzymuje $1500 i sky ekspert otrzymuje $2000 jednorazowo w momencie uzyskania tego statusu. Jest ten slajd, ja go na razie trzymam, ponieważ on mi się bardzo podoba. Szansa na zostanie częścią projektu, który zmieni cały świat. Uważam to w 100% za prawdę, ponieważ nasz projekt został wyceniony przez niezależnych ekspertów na o wartości 400 miliardów. Zanim cokolwiek wybudowano, cokolwiek stworzono, gdziekolwiek wbito pierwszy szpadel, by wykonać pewne prace związane z tworzeniem tej technologii. Więc pytanie również do Państwa, czy znacie projekt na świecie, nie tylko w Polsce, bo w Polsce pewnie taki nie ma, ale na świecie, gdzie zanim cokolwiek stworzono, czyli był pomysł, daną technologię, dany projekt wyceniono na więcej niż 400 miliardów. Możemy tutaj głosować, losować, kto da więcej. Ja osobiście nie znam takiej korporacji, która byłaby wyceniona, zanim cokolwiek stworzyła, na 400 miliardów, czyli przez niezależnych ekspertów sama technologia na tyle została wyceniona. Jeśli znacie, to możecie tutaj informację rzucić na czacie. To tylko potwierdza tak naprawdę, w jakim projekcie jesteśmy. Jakie są możliwości? Ważne, żeby mieć pewną wizualizację, żeby oczami po prostu widzieć, w jakim kierunku zmierzamy. Co może firma nasza przedstawiać dosłownie za kilka lat? Zobaczcie, 6 lat temu, 6-7 lat temu nie było nic, kompletnie nic. Dzisiaj jest potężny projekt, gdzie przyjeżdżają delegacje z całego świata na najwyższym szczeblu, podpisują kontrakty, podpisywane są ostatecznie kontrakty komercyjne, wyceniane na miliardy. I to jest fakt. I to jest fakt. To firma w tej chwili już posiada. Natomiast my, działając z programem partnerskim, możemy duplikować, jeszcze dzisiaj możemy zapraszać ludzi, którzy naprawdę mogą skorzystać z wyjątkowej okazji, aby kupić udziały po wyjątkowo niskiej cenie, dużo, dużo niższej niż jest ich rzeczywista wartość. A dlaczego tak mówię? Mamy tu przykład dwóch pakietów, InnoTrans i Szybki Start. InnoTrans to jest taki fajny pakiet, który można kupować jeden po drugim, trzy jak gdyby po 1000 i dostajemy za każdym razem wyższe dyskonto. 27, 31, 41. Zatrzymajmy się na tym ostatnim 41. Co to jest za liczba? Oczywiście dyskonto to nic innego jak zakup za $1 otrzymujemy 41 udziałów na dzień dzisiejszy o nominalnej wartości $401. Czyli za $1 dostajemy więcej $40. Ktoś, jak był dobry z matematyki, może szybko policzyć. Z $1 do ręki otrzymujemy dodatkowo $40. Ile to jest procent? To ktoś może napisać oczywiście na czacie. To jest faktycznie dobry biznes dla ludzi, którzy mają wolne środki. I warto naprawdę z tym tematem ruszać w tym roku mocno do
szerszej liczby osób, ponieważ niestety my w Polsce mamy taką tendencję, ja zauważam, takiego delikatnego leniuszka. Jeśli chodzi o sprzedaż, jeśli chodzi o obroty, Słowacja, Czechy po prostu przeganiają nas o lata świetne, a jakbyśmy spojrzeli na mapie, to są to kraje naprawdę dużo, dużo, dużo mniejsze od naszego. A obrotem, szczególnie Słowacja tutaj, przegania nas, tego co wiem, przegania nas po prostu o lata świetne. Pytanie dlaczego? Czy im się jakoś szczególnie wyjątkowo, nadzwyczaj wyjątkowo lepiej żyje? Jakoś przejeżdżając przez Słowację bardzo często, bo jak jadę do, na przykład sobie w Tatry, do Zakopanego czy gdzieś te okolice, to najczęściej jadę sobie przez Słowację i jakoś nie widzę ulanych złotem domów. A obroty we firmie partnerów mieszkających na terenie Słowacji są o lata świetne większe, wyższe niż nasze w Polsce partnerów razem wszystkich wziętych. To pokazuje tak naprawdę, że jako partnerzy mamy dużo do zrobienia, żeby wiedzę, którą mamy, żeby możliwości, które mamy, naprawdę dzielić się z osobami, z którymi spotykamy się na co dzień. Pokazywać im perspektywy i możliwości, jakie daje transport strunowy. Ponieważ w momencie, kiedy będą powstawały takie trasy, nawet w Polsce, Słowacji czy gdzieś innych krajach, już fizycznie, to zapewniam Państwa, że to nie będzie ta cena. To najprawdopodobniej już będzie ten okres, gdzie dawno już będą udziały wprowadzone do obrotu giełdowego i te udziały będą po kilkanaście lub po kilkadziesiąt dolarów za sztukę, a dzisiaj my proponujemy ludziom za jednego dolara kilkadziesiąt sztuk udziałów. Więc to jest ten czas, kiedy naprawdę możemy komuś zaproponować bardzo dobry biznes i cierpliwie troszeczkę poczekać. Zapewne dużo mniej niż my czekamy, ci, którzy są już tam prawie że od początku we firmie, jak firma zaczęła tworzyć tą technologię na naszych oczach. Kolejne mamy tutaj pakiety maluszek, student. To są naprawdę, uważam, idealne produkty szyte na miarę dla rodziców. Są świetne produkty dla rodziców. Podam przykład. Ja bardzo często podaję ten przykład na webinarach, bo on jest prosty. Naprawdę on jest prosty i powinien przemawiać. Wydaje mi się, że dla każdego. Dlaczego rodzic kupuje posagówkę dziecku, takie ubezpieczenie posagowe? No bo teoretycznie chce zabezpieczyć dziecko przed różnymi pewnymi zdarzeniami. Tylko pytanie, jak ktoś pracował z Państwa w ubezpieczeniach, ile osób płaci posagówkę przez na przykład 18 lat? Czyli małe dziecko się rodzi, no i dożywa, załóżmy, dziecko, czym uzyskuje 18 lat, no i posagówka, gdyby dojrzewa, no i firma ubezpieczeniowa wypłaca, powiedzmy, w cudzysłowie, posag w wysokości tam kilkudziesięciu tysięcy na przykład złotych. Ile takich osób znacie, jeśli pracowaliście kiedyś w ubezpieczeniu? Ja pracowałem przez wiele lat w ubezpieczeniach, zarówno życiowych, jak i komunikacyjnych, wszelkich innych, jakie są w Polsce. I proszę mi wierzyć, bardzo nieduża część osób dotrzymuje posagówki do samego końca, do pełnoletności dziecka. Bardzo, bardzo niewiele. Często ci ludzie bardzo sporą część tracą pieniędzy z tych ubezpieczeń posagowych, w momencie, które padają, które są tak zwane, stają się tak zwanymi lapsami, ewentualnie jest jakiś wykup, ale niewielki po iluś latach. Jakaś tam część tych środków wraca do kieszeni klientów. Oczywiście są pewne firmy, powstają, które próbują jak gdyby odzyskać środki, które zostały utracone, i to już jest jak gdyby inna sprawa. Natomiast my proponujemy dzisiaj ludziom za naprawdę niewielkie pieniądze, bo zobacz, inwestycja na przykład w wypadku tu studenta, inwestycja 1350 dolarów. Ile to jest w złotówkach? No, mamy jakieś 4,5, 300, 5, 6 tysięcy. No tam nie będę szukał teraz kalkulatora, 5, 6 tysięcy. 5, 6 tysięcy złotych. Płacone w 9 ratach, czyli po 150 dolarów miesięcznie przez 9 miesięcy. Zobaczcie, to nie jest 18 lat. Składka w posagówce, która roku wzrasta, bo ubezpieczenia na życie
ubezpieczenia posagowe, one co roku wzrastają. Już nie mówiąc o inflacji, która w tej chwili jest, więc trudno mi powiedzieć w ogóle, sobie wyobrazić, o ile wzrasta składka i czy my jesteśmy w ogóle w stanie płacić tą składkę za 3, 5, 6 lat dziecku, biorąc pod uwagę obecne warunki, że ta inflacja pewnie utrzyma się przez najbliższe lata. Może nie aż tak wysoka, ale wcale niska nie będzie. Natomiast my tu mamy, zobaczcie Państwo, $1350, $150 miesięcznie, tylko przez 9 miesięcy. Możemy to spłacić w każdej chwili. Uzyskujemy 38 tysięcy udziałów. I teraz zakładając, że to będzie ta minimalna kwota, którą mamy zagwarantowaną w umowie, czyli 38, tu sobie pozwolę naprawdę przemnożyć. Proszę o chwilę cierpliwości. Ale mamy tak, 38 550, załóżmy razy 4, niech będzie 4 złote, chociaż wiemy, że dolar kosztuje dużo więcej. Mamy 150 tysięcy złotych, 150 tysięcy złotych. Ile trzeba płacić składkę w posagówce, aby dziecko otrzymało 150 tysięcy? Jeśli nie wiecie Państwo, to proszę zapytać się pierwszego lepszego agenta ubezpieczeniowego, aby wam wyliczył, jaką składkę dziecko, a czy jaką składkę rodzic musi płacić miesięcznie, aby dziecko, załóżmy, po tych 18 latach uzyskało na przykład w wysokości 150 tysięcy złotych w posagówce. Proszę się dowiedzieć, to może być zadanie domowe na najbliższy za tydzień webinar. Mamy tutaj 154 tysiące, ale pomyślcie, gdyby się okazało, że na przykład to nie będzie to minimum, który mamy zapis w umowie. Ja osobiście, to jest moje zdanie, oczywiście tylko moje odczucie, żadne wyliczenie tutaj ani informacje z firmy, moje zdanie, że te udziały w momencie, kiedy będą wprowadzone do obrotu giełdowego, one będą dużo droższe. Zakładając, że to będzie minimum, załóżmy 10 lub więcej dolarów, to pomyślcie sobie, jeśli mówimy razy 10, to ze 150 mamy 1 500 000 złotych, czyli 1,5 miliona. Dziecku, mamy taką kwotę dla dziecka, a płacimy tylko przez 9 miesięcy po $150. Inwestycja około 6 tysięcy złotych, a ostatecznie kapitał dla dziecka dorosłego, na przykład studenta, który wchodzi w dorosłe życie, mamy 1,5 miliona. Jak myślicie, ułatwimy życie takiemu dziecku, które będzie mogło sobie kupić, nie wiem, jakiś samochód, dom lub mieszkanie. Dom może za dużo powiedziane, bo przy dzisiejszych cenach materiałów budowlanych to ciężko może wybudować dom za to 1,5 miliona nawet, aczkolwiek pewnie by się dało. Ale naprawdę fajne mieszkanie, auto, czyli to co tak naprawdę potrzebne jest dziecku wkraczającemu w dorosłe życie na start, na początek. Naprawdę za śmieszne pieniądze, które i tak przejemy, przetrwonimy, wydamy na cokolwiek innego. Więc warto pamiętać o tych dwóch pakietach, maluszek i student. Mamy jeszcze wiele innych pakietów, tak jak tu widzimy, w gotówce i na raty. Większość na raty już jest na 5 rat, więc to tak mniej więcej wygląda. Teraz króciutko, dosłownie, co otrzymujemy. Tak jak powiedziałem, każdy nasz partner, którego zaprosimy, czy inwestor, który niekoniecznie gdzieś tam będzie działał w programie partnerskim, ale po prostu zainwestuje środki w firmie, pyta się, no ale co otrzymam za to, że wpłacę pieniądze, jakie mam zabezpieczenie? Otrzymujemy umowę tak zwanej pożyczki konwertowej, a składa się z kilku stron. Na stronie 8 jest między innymi taki zapis pokazujący, jaką ilość kupiliśmy udziałów, jakiej klasy są to udziały i wartość nominalna jednego udziału. I to jest to, co powinniśmy podkreślać za każdym razem. Jak się ludzie nas pytają, co otrzymają, to mają tak, na umowie masz konkretnie, kto zawarł umowę z kim, są podpisy oczywiście na tych umowach, jest klasa udziałów, klasa A, czyli to jest ta klasa, która jest tak zwaną klasa A, zazwyczaj jest to ta klasa uprzywilejowana, czyli która ma pierwszeństwo na przykład do dywidend, jeśli takie firmy powstaną, jeśli ktoś nie będzie chciał sprzedać udziałów, ale będzie chciał korzystać z dywidend, z zysków, które będą powstać w firmie,
ale również wartość nominalna, ta rzeczywista po wprowadzeniu udziałów do obrotu giełdowego, będzie to minimum 1 dolar. I to po prostu trzeba mówić, że to jest w umowie zawarte. Również każdy z nas powinien też tłumaczyć, że w zakładce certyfikaty, oprócz tego, że możemy zamówić sobie certyfikaty do domu w formie papierowej, oczywiście sam ktoś zdecyduje, czy chce mieć w formie elektronicznej, wydrukować sobie, ściągnąć sobie gdzieś na pulpit, w dokumentach, trzymać sobie gdzieś w Google'ach, w jakimś Dropboxie, czy gdziekolwiek indziej, w jakiejkolwiek chmurze, lub ewentualnie zamówić do domu. Każdy sobie sam zdecyduje, co chce z tymi certyfikatami, na ten moment oczywiście, ale jest też możliwość tak zwanego ściągnięcia sobie wyciągu z rejestru spółki, bo każdy z nas znajduje się w rejestrze spółki w momencie, kiedy spłacił udziały. To jest jedna część przykładowa z mojego rejestru na kwotę 2 300 000. Taki rejestr, wypis z rejestru spółki, każdy z nas może sobie ściągnąć, wydrukować i mieć go u siebie. Drodzy Państwo, nasz inwestor, nasz partner, osoba, którą zaprosimy do firmy, staje się współwłaścicielem innowacyjnej technologii transportowej i to jest coś naprawdę wyjątkowego, ponieważ tak, tutaj ten obrazek, on troszeczkę w takim, powiedzmy, żartobliwym scenarii pokazuje jednak, że te możliwości tutaj będą bardzo duże. Po pierwsze, będziemy mogli czerpać zyski z dywidend. Pamiętajmy, że jest to umowa wielopokoleniowa, więc jeśli utrzymamy te udziały my do końca naszych dni, jeśli mamy dzieci, to również i dzieci będą mogły korzystać i wnuki będą mogły korzystać ze środków, które będą wypłacane w formie dywidend, zysków później z całego światowego rynku, który będzie powstawał właśnie jeśli chodzi o projekty komercyjne na całym świecie. To jest jedna sprawa, lub możemy sprzedać je na wolnym rynku giełdowym w momencie, kiedy one zostaną do takiego obrotu wprowadzone. Pamiętajmy, że firma w momencie, kiedy wprowadzi część udziałów, pewną pulę udziałów, które trzyma, do giełdowego obrotu, to ze sprzedaży tych udziałów również giełdy są zobowiązane, by część zysków odprowadzić do naszej firmy, a to z kolei znów będzie stanowić część dywidendy do naszej kieszeni udziałowców, tych, którzy już wcześniej nimi byli. Tutaj znów mamy proste wyliczenie, to jak możemy proponować tak naprawdę te udziały ludziom, z którymi na co dzień się spotykamy. To jest prosty, naprawdę jest prosta tabelka, prosty przykład, którym się posługuję od jakiegoś czasu, ale on naprawdę działa. Przykład mamy tutaj banku lub domu, trzymamy oczywiście środki, każdy ma mniejsze lub większe środki, po prostu gdzie się trzyma, albo trzyma je po prostu w domu, tak zwanej przysłowiowej skarpecie, w jakiejś tam szkatułce, w jakimś sejfie, czymkolwiek innym, albo trzyma w banku. I tu jest inflacja, i tu jest inflacja. Jeśli trzymamy gdzieś tam, załóżmy, w kryptowalucie, no to też na ten moment wiemy, że jak ktoś trzymał przez ostatnie 2 lata, tak, oczywiście nie sprzedał, to ma tą samą ilość kryptowalut, ale ich wartość jest często 80-90% mniejsza, przynajmniej na ten moment. Przed kolejnym, załóżmy, boom w górę. Natomiast zakładając normalne społeczeństwo, gdzie większość ludzi trzyma pieniądze albo w domu, albo w banku, no bo taka jest na ten moment rzeczywistość, nie mówimy o wyjątkach, którzy szukają gdzieś tam innych możliwości, tylko o większości, większość osób trzyma albo w domu, albo w banku. Inflacja żdżera tu i tu. Średnia inflacja w tym roku to była 15%, wiemy, że pod koniec roku ona była dużo wyższa, ale średnia roczna około 15%. Niektórzy mówią, że ten rok niestety 2023, teraz zima plus jeszcze wiosna, zanim w ogóle będziemy mieć pierwsze owoce, warzywa i tak dalej. I ceny teraz po tym, jak zostały podatki z powrotem przywrócone do normalnej wysokości, że ceny z opóźnionym zatrybieniem czasem będą niestety wzrastać. Więc ta inflacja również w tym roku może sięgnąć 20 lub więcej procent jeszcze. To może być taki, powiedzmy, zwyżkowy moment,
gdzie jest szansa, że może w przyszłym, pod koniec roku albo w przyszłym roku zacznie ona gdzieś tam bardzo powoli, powoli spadać. Oczywiście, jeśli nie wydarzy się nic złego wokół nas. A żyjemy w świecie tak naprawdę niespokojnym, gdzie zarzewia wojen, konfliktów, również w Europie, tworzą się kolejne. Oprócz tego, które mamy tutaj po sąsiedzku, to wiemy, że gdzieś tam robi się niespokojnie na Bliskim Wschodzie, czy jeszcze kilku innych miejscach na świecie. Nie wiemy, co czas przyniesie, ale zakładając, że ta inflacja będzie minimum 20, niestety, to mamy w ciągu 2 lat 35% straty, czy mamy w domu, czy w banku. Natomiast biorąc pod uwagę naszą technologię, która będzie się rozwijać bez względu na to, co się będzie działo na świecie, wolniej lub szybciej, bo ta technologia po prostu światu jest potrzebna do normalnego rozwoju. Takie mamy czasy. Zobaczcie, coraz częściej mówi się o ekologii, o zmianach klimatycznych, o tym przyspieszeniu tych zmian klimatycznych. Nasza technologia po pierwsze jest czysta pod względem środowiska, jest dużo, dużo tańsza i dużo bezpieczniejsza na różnego rodzaju zagrożenia, powodzie, tajfuny i tak dalej. Nasza technologia jest naprawdę wytrzymała. Nawet w niektórych testach, w niektórych wywiadach były informacje, były mowy, nawet w Suchodoju, z tego co pamiętam, były tam pewne informacje podawane. Przy wypadku, nawet jeśli mamy nasze słupy, które gdzieś tam załóżmy ileś dziesiąt albo ileś set metrów dzielą się między jednym a drugim, to struna jest na tyle silna, że choćby poszedł jeden słup, choćby poszedł drugi słup, coś by się stało naprawdę coś nieprzewidywalnego, warunki takie powiedzmy ekstremalne, to nadal wszystko stabilnie się trzyma na górze. Więc poza tym wysokość tak naprawdę kolei strunowej, która może przemieszczać się ziemią, te wysokości też mogą być naprawdę potężne. To, co my widzimy w ekotechnoparku na Białorusi, to, co widzimy w ekotechnoparku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pamiętajmy, że te wysokości, one są po prostu tylko do celów testowych, do celów certyfikacji, więc nie ma potrzeby budowania słupów na wysokość 10, 20, 50 lub więcej metrów na jakichś podporach, bo po co robić sobie potężne koszty, wielomilionowe, w dziesiątkach lub nawet setkach milionów trzeba było liczyć, do czegoś, co jest potrzebne do przetestowania, do certyfikacji. Natomiast każdy projekt, w zależności jakie będą potrzeby, w zależności w jakim rejonie świata będzie budowany, czy to będzie na przykład projekt budowany w zagrożeniu jakimś na przykład sejsmicznym, czyli trzęsienia ziemi, tsunami, zagrożenie, czy jeszcze jakiekolwiek inne warunki niesprzyjające, to taki projekt będzie odpowiednio stworzony pod te wymagania, pod te warunki. I oczywiście już wtedy inwestor strategiczny wykłada odpowiednią gotówkę na to i jest to budowane, realizowane. W ekotechnoparku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Białorusi nie ma potrzeby budowania tego typu wysokości podpór, ponieważ mówimy o testach, mówimy o certyfikacji, o pewnych zezwoleniach, które musimy po prostu uzyskać jako spółka przy wszystkich rodzajach transportu. Wracając do tego bardzo ważnego, żeby nie przedłużać, bo już mam 53 minuty, do tego ważnego slajdu, biorąc pod uwagę naszą firmę, zobaczmy, w banku, w domu tracimy 35% w 2 lata. Z 1000 zostaje nam naprawdę 600 coś. Natomiast w wypadku naszej firmy, zobaczmy, mamy przykład, za 1000 dolarów kupujemy 40 tysięcy akcji. Mamy teraz promocję, sponsorzy w pierwszej linii, jeśli mają te certyfikaty, o tym jeszcze też za chwilę powiem, możemy kupić z dyskontem nawet 80%, czyli za 1000 dolarów w tym wypadku mielibyśmy nie 40 tysięcy udziałów, ale 80 tysięcy udziałów. I co się dzieje? Tak, tu czytamy. Po tym jak firma nasza wprowadzi wolne akcje do obrotu giełdowego, według wartości nominalnej będzie to 1 dolar jedna akcja, minimum. Zakładam, że to może być dużo wyższe. Nie sądzę, żeby to był dolar, ale to jest gwarantowane, więc o tym możemy mówić. 1 dolar. Więc zobaczmy, z 1000 możemy dzisiaj, możemy komuś dać naprawdę w prezencie możliwość uzyskania 40 tysięcy dolarów lub nawet 80 tysięcy na dzień dzisiejszy w tej promocji noworocznej. To jest 4-8 tysięcy, jeśli dobrze liczę, procent więcej w stosunku do ich rzeczywistej dzisiaj wartości. A ta wartość tak naprawdę będzie
z czasem dużo, dużo większe. Więc wykorzystujmy te możliwości takie, powiedzmy, sprzedażowe do tego, żeby powielać tą technologię. Tutaj jeszcze dosłownie na koniec kilka informacji. Nasza firma otrzymała kolejny certyfikat, tutaj w tym wypadku na terenie Białorusi, gdzie jest biuro. Zresztą tutaj widzimy budynek naszej, jeden z budynków naszej firmy, bo tych budynków jest już wiele, dziesiąt, ale to jest jeden z głównych biur naszej firmy. Co ciekawe, otrzymała certyfikat, tak tutaj powiedziano, może powiększę. Spółka ponownie potwierdziła spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i otrzymała świadectwo drugiej kategorii, dokument uprawniający do pełnienia funkcji generalnego projektanta, został wydany przez Ministerstwo Architektury i Budownictwa Białorusi. O co tu chodzi? Chodzi o to tak naprawdę, że nasza firma, zobaczcie, drodzy Państwo, oprócz tego, że tworzymy nowy transport, czyli tworzymy nawierzchnię torową, tworzymy nowe prototypy, nowe rodzaje pojazdów, które nie mają odpowiednika na świecie, one są bardzo mocno zaawansowane technologicznie, to również nasza firma buduje całą infrastrukturę wokół, czyli różne stacje, różne budynki, różne inne rzeczy będzie budować, tak zwane miasta linarne, czy jeszcze wiele innych rzeczy i musi mieć uprawnienia, jak tu powiedziano, do zabudowy architektury właśnie, budownictwa i te właśnie certyfikaty kolejne firma nasza otrzymała, czyli by działać globalnie pod względem nawierzchni torowej, tworzenia nowych rodzajów pojazdów, ale też zabudowy całej, która wokół będzie też tworzona. I ta obecna, standardowa, ale też ta, o której mówimy w przyszłości, o tej, o której bardzo dużo mówi się też w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W wielu, wielu newsach na ten temat już była też mowa. Więc taki certyfikat otrzymaliśmy. Tutaj podsumowanie roku z zespołem SWC. Może nie będę się skupiał, w wolnej chwili po prostu zachęcam do tego, żebyście się zapoznali z tym newsem. On tylko tak naprawdę zwraca uwagę na to, że firma nasza cały czas się rozwija, że powstają bardzo mocne kierunki, jeśli chodzi o kierunki szkoleniowe i tworzenia gdyby nowej społeczności i nowego zawodu, tak globalnie. To jest to zdanie, o którym już dzisiaj powiedziałem w trakcie dzisiejszego webinaru, zobaczcie. Te ostatnie dwa zdania. W centrum naszej firmy ludzie, wspólnymi siłami świadomie budujemy wspólną globalną przyszłość, wspierając technologię transportu strunowego. To postawiliśmy sobie również globalny cel, uniezależnić finansowo co najmniej 10% światowej populacji i zapewnić większej liczbie osób możliwość swobodnego zdobywania wiedzy, integracji z globalnymi procesami. 10%. Biorąc pod uwagę, że około 8 miliardów mam, no to niecały miliard. Firma chce docelowo, żeby gdzieś tam znalazło zatrudnienie, żeby związało się gdzieś tam bezpośrednio lub pośrednio z naszą technologią. Taki jest cel w najbliższych po prostu latach. Tutaj fajne są też wyliczenia, jeśli chodzi o całkowitą liczbę użytkowników samej społeczności, nie licząc pracowników, bo ich też jest naprawdę sporo. Mamy podane pewne cyfry. Zobaczmy, to jest właśnie ta informacja, o której wspominałem. 4 mamy o statusie Sky ekspertów. 125 jest top ekspertów. Ekspertów jest 541, mistrzów, czyli masterów jest 3103 na przykład. Mamy oczywiście cały czas zwiększającą się liczbę szkoleniowców, mówców, bo to jest właśnie ten między innymi kierunek. Ale tu jeszcze były nieco dalej też bardzo ciekawe informacje, na które też dosłownie króciutko chciałem zwrócić uwagę. No to jest chociażby ta informacja, to co nieraz wspominamy, że łącznie tak naprawdę z pracownikami mamy w tej chwili społeczność liczącą około 600 tysięcy ludzi w 180 krajach mówiących ponad 200 językami. Także to też jest no, ciekawe, jeśli chodzi o rozwój w kolejnych latach.
Tu mamy kolejną informację, kolejna certyfikacja. Tutaj akurat w tym wypadku chodzi o bezpośrednio podporę pośredniczącą czwartego toru testowego. Każdy taki budynek musi uzyskać pełną certyfikację, ponieważ mówimy o czymś, co później będzie powielane. Więc taką certyfikację jako firma otrzymaliśmy zgodną z wszelkimi normami firmy, która zajmuje się właśnie bezpośrednio taką certyfikacją osób czy też spółek. No i na koniec to, co też wspomniałem, mamy jeszcze 9 dni na wzięcie udziału w noworocznej promocji. Mamy tutaj możliwość zakupienia udziałów jeśli my bezpośrednio na swoim koncie nie mamy, to możemy poprosić swoich sponsorów i zapytać się, czy mają takie właśnie kupony, które mogą nam udostępnić, ponieważ możemy zakupić pakiety udziałów z dyskontem 1 do 80, czyli tak naprawdę za 1 dolara otrzymujemy 80 dolarów. I to jest bardzo wysokie dyskonto jak na chwilę obecną. Ta możliwość zakupu, wykorzystania tego kuponu jest w trzech jak gdyby wersjach. 250 dolarów gotówkowo lub na raty, 500 dolarów w gotówce lub na raty i 1000 dolarów w gotówce lub na raty. I mamy proporcjonalnie 20, 40 lub 80 tysięcy udziałów. Ja osobiście mam takie trzy kupony do wykorzystania, jeśli ktoś z bezpośrednich partnerów chciałby taki kupon, uważa, że wykorzysta go przez najbliższe dni. Tak najbardziej któryś z kuponów mogę podarować, wewnętrznie go przesłać. Możecie to też zrobić osobiście z własnymi kuponami, jeśli takie posiadacie. Jeśli nie, no to pytajcie się swoich sponsorów, czy takie kupony posiadają. To jeśli chodzi o dzisiejszą prezentację, na tym dzisiaj kończymy. Udało nam się zmieścić w godzinie i dwóch minutach. Wierzę, że za tydzień już po nowym roku będzie dużo więcej świeższych informacji, bo firma, wiemy, że tak naprawdę od jutra rusza na pełne obroty po tym okresie świąteczno-noworocznym, więc również pewnie dużo więcej informacji pojawi się w naszych biurach, nowych newsów po nowym roku. Jeszcze raz dziękuję, drodzy partnerzy, sympatycy naszej kochanej firmy Skyward Community, za dzisiejszą obecność, pomimo pewnie zmęczenia po całym dniu, i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.